Czernik. Poznaj historię kościołów naszej diecezji oraz formy duszpasterstwa w poszczególnych parafiach. Audycja w czwarte poniedziałki miesiąca. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, dzisiaj z naszym mikrofonem i kamerą docieramy do parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Gruszczycach w dekanacie błaszkowskim. I właśnie w tej parafii, w tej wspólnocie chcemy zrealizować kolejny odcinek naszego programu pod tytułem Mój Wieczernik. Naszym gościem jest proboszcz tej parafii, ksiądz Marek Zawisła. Szczęść Boże, księże Marku. Szczęść Boże. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w takim wyjątkowym czasie. Końcówka lutego, jesteśmy u progu Wielkiego Postu. To bardzo ważny czas dla całej wspólnoty Kościoła, ale także dla poszczególnych parafii. My od kilku lat przemierzamy naszą diecezję po to, żeby poznawać historię różnych parafii na terenie naszej diecezji. I dzisiaj docieramy do Gruszczyc. I ktoś nas słuchając albo oglądając może zapytać, ale gdzie są Gruszczyce? Dobre pytanie. Gruszczyce są w ziemi sieradzkiej. A więc witamy Was na ziemi sieradzkiej. Dekanat błaszkowski. Myślę, że Błaszki są bardziej rozpoznawalne, a więc mamy tutaj kilka kilometrów do Błaszek, no i Gruszczyce są w takim miejscu spokojnym. To jest wioska, a parafia ma cztery sołectwa, a więc to taka typowa wiejska parafia z tysiącem mieszkańców parafian. Księże Marku, ja wiem, że ksiądz jest historykiem, ksiądz bardzo lubi i kocha historię, dlatego no, moim nietaktem byłoby to, gdybym dzisiaj nie postawił pytania o historię waszej parafii, o historię waszego kościoła, bo to jest kościół drewniany, ale właśnie początki tego miejsca. No, początki są średniowieczne. XV wiek to są pierwsze rzeczy zapisane, no ale proweniencja, czyli te początki pewnie są o wiele, wiele wcześniejsze. Bo sam tytuł parafii to jest Święty Stanisław. A Święty Stanisław w XIII wieku został kanonizowany i w Polsce jak grzyby po deszczu wyrastały te parafie pod jego wezwaniem. Więc zakładamy, że gdzieś XIII-XIV wiek, początek parafii. Początki pisanych dzieł, które zostały odnotowane, to jest XV wiek, a potem, co prawda, kilka kościołów, które były w tym czasie budowane. Prawdopodobnie obecny jest trzecim kościołem wybudowanym w XVIII wieku. Wiemy, co stało się z tamtymi kościołami, czy one uległy zniszczeniu na skutek pożaru, bo często z takimi akcentami się spotykamy. Myślę, że nie. Myślę, że tu nie było takiej pożogi, czegoś strasznego. W tamtych czasach mniej konserwowano, mniej dbano o takie rzeczy, a więc w sposób naturalny one ulegały zniszczeniu. No i obecny kościół pewnie też by uległ zniszczeniu, gdyby nie proboszczowie, którzy dbali o niego i do dzisiaj możemy się nim cieszyć. Księże Marku, główny patron waszej parafii to święty Stanisław, wspomniany biskup i męczennik, ale nie tak dawno, 14 lutego, przeżywaliśmy wspomnienie świętego Walentego, patrona zakochanych, i wiem, że w waszej parafii jest także boczny ołtarz poświęcony temu świętemu. I to, co jest chyba też zaskakujące, bo myślę, że nie tylko w naszej diecezji, ale myślę, że w całej Polsce wasza parafia jest jedną z nielicznych, gdzie ten kult świętego Walentego jest ciągle żywy, bo przecież przez jego wstawiennictwo zanosicie dobremu Bogu intencje, które właśnie wierni mogą także składać. Tak, bywa to w różnych miejscach w Polsce ciekawe, choćby sam Licheń, Sanktuarium Matki Bożej, a tak naprawdę przez wiele lat Matka Boża była u świętej Doroty. Podobnie możemy powiedzieć, że jest w Gruszczycach, że święty Walenty jest u świętego Stanisława, tak? No ale tak to się składa u nas, że to właśnie święty Walenty odbiera większy kult. Tutaj działy się na przestrzeni wieków przeróżne rzeczy, piękne, cudowne, dlatego obraz został nazwany Łaskami Słynący. No i tutaj ludzie bardzo chętnie przychodzili się modlić i prosić,
w dawnych czasach przede wszystkim o zdrowie, bo święty Walenty uchodził za patrona chorych, no i hojnie darzył właśnie w Gruszczycach pomocą. Dowodem na to, że działy się tu rzeczy cudowne, były wota, które ofiarowywano dla wizerunku świętego Walentego. I dzisiaj można sobie tylko oczami wyobraźni przedstawić ten obraz ubrany w srebrne sukienki z koroną na głowie świętego Walentego, z mnóstwem wot, które zginęły. No i wówczas, kiedy zginęły, zostały zapisane, że właśnie takie rzeczy tutaj były i zostały stracone. No i właśnie, skąd one się wzięły? No wzięły się dzięki wdzięczności ludzi, którzy przychodzili tutaj podziękować za to, co się pięknego w ich życiu stało, dzięki modlitwie do świętego Walentego i jego wstawiennictwu. Dlatego ten kult. Księże proboszczu, nie tak dawno mogliśmy przeżywać uroczystość odpustową ku czci świętego Walentego. Nieskromnie się pochwalę, że mogłem przewodniczyć tej uroczystości. I to, co mnie bardzo też dotknęło, bo na zakończenie mszy świętej podał ksiądz też pewne fakty, właśnie sięgając do historii, pokazując, że wiek XIX był takim fenomenem, jeżeli chodzi chyba o kult świętego Walentego, bo wtedy właśnie w tych aktach metrykalnych możemy zauważyć, że podczas chrztu świętego większość młodych parafian otrzymywało imię Walenty. Jeżeli to była kobieta, to było imię Walentyna. Tak. To nas ciekawiło, jak ten kult faktycznie można zbadać, dlatego że nie zachowała się żadna księga cudów i łask. Ale ten żywy kult można zbadać na zasadzie zapisów metrykalnych. A więc zbadaliśmy, ile było chrztów, jakie były imiona nadawane. A więc na taką małą parafię wiejską w ciągu 100 lat przeszło 140 imion dla chłopaków, było Walenty. Dla dziewczyn trochę mniej, bo 45, ale to pokazuje, że chęć, aby to imię było w rodzinie, było bardzo wielkie, duże, więc można sobie wyobrazić, że co któryś chłopak we wsi czy też w parafii po prostu to był Walenty. Druga rzecz taka, że jeżeli święty Walenty to ten, który pomaga, no to tym samym chciano, ażeby mu podziękować tym imieniem, że ci, którzy otrzymali jakąś łaskę od świętego Walentego, później poniekąd dziecko poświęcali jemu, nadając jego imię na chrzcie świętym. Wspominał też ksiądz, że dzisiaj, kiedy modlimy się za zmarłych, kiedy właśnie modlimy się wypominkami, często właśnie powtarzają się te imiona, że modlimy się za świętej pamięci Walentego i tutaj padają konkretne nazwiska, albo za świętej pamięci Walentynę. To jest też konkretny dowód, konkretne przełożenie, że tak rzeczywiście było, no i że to jest nie aż tak bardzo odległe, bo ci współcześni o tych zmarłych pamiętają. Tak, tak, to jest przepiękne, że można wśród zmarłych tych wyczytywanych na modlitwie, ale też i na cmentarzu, oglądając nagrobki, przekonać się, że faktycznie tak było, czego dzisiaj, trochę ze smutkiem trzeba powiedzieć, nie mamy, no bo to imię dzisiaj nie jest tak popularne, choć pomyślałem sobie tak przed niedzielą, że 20-30 lat temu imię Franciszek, czy też Antoni nie było popularne, były inne, ciekawsze. Odchodziło do Ramusa trochę, tak? Właśnie, i wróciły. Być może, i oby tak było, będzie z Walentym i z Walentyną. Księże Marku, jeszcze ciekawi mnie jedna rzecz, jedna sprawa, bo ten kult świętego Walentego tutaj w waszej parafii jest ciągle żywy. Dzisiaj, kiedy zapytalibyśmy przeciętnego człowieka, czyim patronem jest święty Walenty, to oczywiście jest on okrzyknięty patronem zakochanych, ale w jakich intencjach tutaj ludzie w Gruszczycach modlą się do świętego Walentego? Bo myślę, że to nie sprowadza się tylko do tematu miłości. Bardzo rzadko do tematu tylko miłości. Jak powiedziałem, był i jest święty Walenty patronem chorujących, a więc proszą o zdrowie. W dużej mierze dzisiaj pojawiają się intencje o uratowanie małżeństw. Przepiękne intencje, wydaje mi się, ponieważ no, potrzeba jest duża. Mamy w parafii dwie pielgrzymki. Jedna z koszalińsko-kołobrzeskiej diecezji przychodzi. To jest ich bardzo dużo, na mszy świętej zostają i oni zostawiają intencje. Te intencje później odczytujemy w nabożeństwach i są przeróżne. Nawet proszą młodzi o studia, także i o dobrych
narzeczonych. Rodzice proszą o, dla swoich dzieci o dobrych kandydatów na męża i żonę. Więc te intencje związane z miłością są, ale bym powiedział z taką troską o tą poprawną, dobrą miłość małżeńską i narzeczeńską, po to, aby ten święty wziął w swoje ręce i działał. Księże Marku, troszeczkę teraz ja odwołam się do historii, bo myślę, że to nie jest też przypadek, bo kilkanaście lat temu był tutaj ksiądz wikariuszem przez kilka lat. Później został skierowany do pracy w innych miejscach na terenie naszej diecezji i po latach powrócił ksiądz do tej wspólnoty jako proboszcz. Jak ksiądz to odbiera, jak ksiądz przeżywa tutaj swoją codzienność właśnie jako proboszcz tej wspólnoty parafialnej? Z jednej strony jest to piękne, ponieważ znam parafian. Poprzednio, gdy poznawałem parafię, to było dla mnie wszystko świeże i nowe. Teraz właściwie przychodzę do tych ludzi, których znam i się cieszę. Dlatego, że znając atuty parafian, mogę z tego korzystać i też śmiało prosić o pomoc, o wsparcie, ale jednocześnie też wyznaczać nowe trendy. Takim chociażby jest remont kościoła, który się podjęliśmy, niełatwy i dość kosztowny. No i dzięki temu, że mam tę śmiałość do parafian, że znam ich, że mogę liczyć na tę pomoc, zaczęliśmy i działamy, tak, oby dalej się udawało z takimi sukcesami jak do tej pory. O ten remont kościoła chciałbym jeszcze zapytać. Remont dachu, czy on jest już zakończony, czy jesteście na jakimś etapie dopiero, jak to wygląda? Dach mamy skończony, trwają prace na poddaszu, no i myślimy, żeby uratować kościół dalej, ponieważ drewniany właśnie potrzebuje tej konserwacji, no bo jeśli tego się nie robi, to potem niszczeje, więc w planach mamy to. Zobaczymy, co Pan Bóg da i jakie możliwości będą dalej. Parafia w Gruszczycach, tak jak powiedzieliśmy, jest wiejską parafią, ale tutaj też no, na co dzień biegnie takie normalne, tradycyjne życie duszpasterskie. Jak ono się przejawia, jak ono wygląda w codzienności? Myślę, że duszpasterstwo na wsi czy w mieście, ono dzisiaj jest bardzo podobne. Tak samo są problemy ludzi, którzy pracują w mieście i mieszkają na wsi, i to się przekłada później też na życie parafialne, ale także i oczekiwania na wsi co do życia są podobne jak w mieście, prawda? Pęd życia, z reguły mówimy wszyscy, że mamy mało czasu, bywa, że też i mniej czasu jest na te sprawy religijne, prawda? I to się także i przejawia tutaj, więc jest bardzo podobnie, tak, jeżeli chodzi o pracę duszpasterską, czy to na wsi, czy w mieście. Natomiast większa otwartość jest na wsiach, to na pewno. I to sobie cenię i to myślę, że jest dużym atutem, że odwiedzając chociażby po kolędzie ludzi w parafii, no można liczyć na taką życzliwość i otwartość prawie 100%. Jest z nami pani Jolanta Szczepańska, która jest katechetką w parafii w Gruszczycach. Bardzo się cieszymy z tego spotkania. Pani Jolu, szczęść Boże. Szczęść Boże, również bardzo się cieszę i myślę, że... Uda nam się tutaj powiedzieć troszeczkę o pani pracy. Tak. No, chciałbym zapytać o to zaangażowanie katechety. Ta praca chyba dzisiaj nie jest łatwa. Ona wymaga no właśnie dużego takiego własnego wysiłku, żeby przekazać te wartości, które są dla nas ważne, młodemu pokoleniu. Tak, myślę, że dzisiaj to naprawdę nie jest łatwe, ponieważ myślę, że i media, i cały świat zupełnie co innego przekazuje dzieciom niż powinno się, tak mi się wydaje przynajmniej. A i też w rodzinach nieraz nie ma czasu, żeby przekazać to. Jak się pytam na przykład, kto przygotowywał cię do komunii, zawsze jest babcia albo dziadziuś. Także widać, że to pokolenie rodziców też zapracowane gdzieś tam, no nie ma zawsze, niekoniecznie ma czas dla dziecka i po prostu dobrze, że te babcie są, że jeszcze one próbują pomóc dzieciom, swoim wnukom właściwie i wnuczkom, prawda? Także jest to specyficzna praca, ponieważ ja nie tylko łączę tutaj pracę katechety i plastyka, bo też takie mam przygotowanie, widzę
że właśnie te duchowe sprawy czasami są no, zaniedbane, że tutaj jest dużo, bardzo dużo do zrobienia. Myślę sobie, Pani Jolu, że praca katechety nie jest tylko zwykłą pracą, że to jest też jakaś misja, która zostaje nam powierzona przez Kościół. Często mówimy o tym, że ten nauczyciel jest z powołania, kiedy wspominamy naszych wychowawców. I myślę, że chyba też tak Pani postrzega swoją pracę, że to jest konkretna misja, którą Pani realizuje. Wiemy dobrze, że tymi pierwszymi katechetami w domu zawsze powinni być rodzice. Dzisiaj są czasy takie, a nie inne. Nie zawsze tak jest, ale właśnie to jest ta misja, żeby wiarę młodym ludziom przekazywać i dzielić się przede wszystkim chyba świadectwem tego, co sami nosimy w sercu, czego my sami doświadczyliśmy. Tak, myślę, że własny przykład jest najlepszym przykładem, najlepszym źródłem, z którego one, te dzieci mogą czerpać. Myślę, że samo słowo bez poparcia, bez jakiegoś duchowego zaplecza na pewno nie pociągnie, bo one czują. Dzieci czasami nie potrafią tego wyrazić, ale czują, że za tym nie idą czyny, że to jest tylko takie po prostu na pokaz, czy mówi się, że te słowa są puste. Natomiast jak widzą przykład, jak widzą zaangażowanie duchowe, jak widzą też, że katecheta jest i w kościele i potrafi tak w zwyczajnych ludzkich sprawach pomóc, jeżeli mogą nawet się wyżalić czy poradzić w różnych duchowych sprawach, to właśnie to jest takim bodźcem, gdzie czerpią i kiedy mogą, po prostu uważają, że ta religia, że wiara jest wtedy faktycznie potrzebna, że ona bardzo dużo daje ludziom, że człowiek może wtedy dobrze funkcjonować, tak? Bo właśnie często jest tak, że rodzina, jak mówię, czasami rodziny nie mają czasu, a dziecko chce nawet, powiedzmy, choćby się przytulić. Uczę drugie klasy też i często biegną, przytulają się i to jest wspaniałe, że człowiek może być takim właśnie dla nich też drugą wsparciem. Mamą trochę. Drugą mamą, tak. Właśnie o to chciałem zapytać, bo tak na początku zaczęliśmy trochę może pesymistycznie, że ta praca jest trudna, bo tak rzeczywiście jest, ale z drugiej strony praca z dziećmi jest też bardzo wdzięczna, no bo mamy powiedzmy ten odzew, że te dzieci są szczere, autentyczne. Jeżeli właśnie jest ta nić porozumienia, no to one dają konkretne dowody na to, że religia jest dla nich ważna, lekcja religii, lekcja katechezy, że z radością na nią przychodzą. I myślę, że właśnie takie te sukcesy katechetyczno-duszpasterskie dają też Pani taką wewnętrzną satysfakcję. Oczywiście. Porównując na przykład pracę plastyka czy pracę katechezy, jest ogromna różnica między tymi prowadzonymi przeze mnie przedmiotami, ponieważ tutaj jak gdyby jestem całym sobą, przekazuję to. Oczywiście człowiek też, są też punkty wspólne, gdzie uwrażliwia się na piękno, na piękno, które pochodzi od Boga. Widzę tu wiele punktów wspólnych, więc ta wrażliwość, budzenie wrażliwości u dzieci i porównywanie, że taki właśnie piękny świat stworzył Pan Bóg i mogą to na plastyce przedstawić, a na religii przeżyć. I po prostu jak najbardziej tutaj widzę rolę katechety właśnie bardzo pozytywnie, że no mogą dzieci wiele skorzystać i tak duchowo się no, umocnić jak gdyby na tych właśnie lekcjach religii, także. Jest Pani także z wykształcenia plastykiem. Ksiądz proboszcz wspominał też, że wspomaga go Pani zawsze. Kiedy w kościele trzeba przygotować dekoracje? Rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu, Wielki Post, właśnie, który jest już zainaugurowany w kościele. No właśnie, ten obraz dzisiaj, my jesteśmy ludźmi obrazu i właśnie może ta dekoracja, która jest przygotowana w kościele, w świątyni, ona dla kogoś będzie tak pomocna, że to zacznie w nim pracować. Myślę, że plastyk właśnie też tak spogląda na to, co tworzy, żeby ten obraz konkretnie przemawiał do odbiorcy. Tak jest, bardzo dużo można zrobić poprzez właśnie wizualne takie środki, ponieważ dzisiaj ludzie są wzrokowcami, nastawieni są bardziej na obraz
bo wszystko inne, bo po prostu tempo życia jest tak szybkie, że, no, że ten obraz może jedynie, a i to mocny obraz, jakiś mocny jakiś przekaz może zainteresować, może przyciągnąć wzrok, bo wszystko tak szybko biegnie do przodu, że właśnie jest po prostu obraz ma tu ogromną, ja uważam, rolę. Dlatego staram się też pomóc w jakiś sposób tutaj ze strony tej drugiej właśnie plastycznej, tak, żeby uzupełnić, żeby to była taka właśnie pełnia, że być może, że właśnie ktoś na podstawie obrazu gdzieś go coś zasugeruje, pobudzi, poruszy jakąś strunę w człowieku, która i zapamięta, bo czasami jest, wystarczy jakieś, tak jak słowo nieraz nas poruszy, choćby jedno. Zapamiętamy, to już będzie sukces, swój zmysł z katechezy czy z mszy świętej. Tak samo jest z obrazem, że uważam, że to może być takim właśnie świetnym uzupełnieniem tego w ogólnym pojęciu, można powiedzieć, wykształcenia takiego i religijnego, i takiego plastycznego właśnie. W parafii świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Gruszczycach działa także scholka, która teraz jest scholką, ale wraz z upływem czasu na pewno przerodzi się też w piękny chór. Jest z nami pani Wiola i pozostałe osoby, które działają w tym chórku. Pani Wiolu, pani była u początku tego chórku. Chcielibyśmy też zapytać, jakie były wasze początki? Jak zrodził się pomysł, żeby właśnie taką wspólnotę muzyczną tutaj w Gruszczycach zawiązać? Czy powiem tak, nasza grupa zawiązała się pod koniec listopada 2021 roku. Także jesteśmy chórkiem wyjątkowo młodym. Niedawno obchodziliśmy pierwszą rocznicę naszego powstania. A pomysł zrodził się, powiem tak, koleżanka tu obok mnie siedząca, Ania, przyszła kiedyś do mnie i mówi do mnie, wiesz, fajnie by było zorganizować u nas tutaj w parafii coś w rodzaju takiego zespołu, który by towarzyszył podczas mszy świętych, żeby zachęcić dzieci, młodzież, ale też starszych. I na początku powiem szczerze, że chcieliśmy dzieci zwerbować jak najwięcej, ale z czasem coraz więcej starszych do nas docierało. I powiem szczerze, że w tej chwili grupa liczy 15 osób i w większości są to osoby dorosłe. Tak sobie myślę, pani Wiolu, że ta wasza scholka, ten wasz chórek, no jest pewnym fenomenem, dlatego że często w takich scholkach parafialnych spotykamy dzieci i młodzież, a u was są osoby dorosłe. Powiem, że wasz chórek jest taki wielopokoleniowy i myślę, że to jest piękne świadectwo, szczególnie dla tych młodych ludzi, których właśnie też poprzez was, wasz śpiew na Eucharystii mobilizujecie do wspólnej modlitwy. Myślę, proszę księdza, że my lat nie liczymy. O. I po prostu każdy w każdym wieku może do nas dołączyć. Jest mile widziany. Jest mile widziany, tak. A co wam daje to, że się spotykacie? No bo skoro jesteście chórkiem, skoro zawiązała się taka wspólnota, no to muszą być spotkania, próby i tak dalej. Czy znajdujecie na to czas? Czy przychodzicie na to z chęcią, że mówicie, o nie, znowu próba i muszę iść na spotkanie? Chyba jest wręcz odwrotnie. Znaczy myślę, że z wielką radością przychodzimy na te próby. Chcemy przez to po prostu nasze pasje rozwijać i pogłębiać. Spotykamy się raz w tygodniu i śpiewamy podczas mszy w każdą niedzielę. Święta. Święta też. Uroczystości większe. Pani Aniu, myślę sobie, że takim waszym głównym założeniem jest też to, żeby tym, którzy przychodzą do was na Eucharystię, na mszę świętą w niedzielę, pomóc właśnie w tej modlitwie, że ten śpiew, który wy animujecie, ma pomóc pozostałym wiernym w otwarciu się na Pana Boga. Dokładnie. Przy tych pieśniach właśnie, które my wykonujemy, widzę też duże zaangażowanie parafian. No i też nas to pociąga bardziej do tego wszystkiego, że no, dzieci też angażujemy, że dzieci przychodzą. Rodzice poświęcają czas swój, żeby przywieźć te dzieci. Przede wszystkim też no, jest tutaj to, że my jako też każdy ma swoje zajęcia, każdy ma swoją pracę. Ale znajdujemy ten czas. Znajdujemy ten czas, żeby się spotkać, żeby się coś przygotować te pieśni.
No, dużo tej właśnie wioli zawdzięczamy, bo wiola zawsze przygotowuje na daną mszę, musi sprawdzić, jakie będzie czytanie. Także no, to jest bardzo, bardzo fajne. Taką założyliśmy w sumie rodzinę, bo się czujemy jak rodzina. Też jest to duża taka zasługa naszego proboszcza, bo też tak zawsze podejdzie, coś nam powie miłego, a to też jest bardzo dużo. Mobilizacja ze strony duszpasterza. Mobilizacja, tak, dokładnie. Pani Wiolu, jeszcze jedno pytanie, no właśnie, bo Pani to wszystko przygotowuje. Myślę, że patrząc teraz z perspektywy na te miesiące, które są za Wami, można powiedzieć, że zrobiliście też na pewno jakiś niesamowity progres i możemy mówić też o pewnym rozwoju Waszego chórku. Tak, zgadza się. Repertuar mamy, można powiedzieć, że jak na chór, który dopiero śpiewa ponad rok czasu, myślę, że mamy bardzo duży i bardzo bogaty, ale tutaj zawdzięczam to no, całej grupie. Cała grupa tu się angażuje, jest z nami koleżanka, no, której dzisiaj nie ma, Agnieszka, która gra na gitarze. Dodatkowo korzystamy też z podkładów, takich gotowych podkładów, do których po prostu śpiewamy podczas mszy. No i myślę, że wszystko idzie ku dobremu. Znaczy, no jeszcze tak jak mogę dodać, to jest spoza parafii mamy też członków w naszej chórze. Proszę. Czyli nawet nie parafialny, tylko tak, można powiedzieć, że tak, dekanalny chórek. No osoby, które są związane z naszą parafią, ale mimo to jest takie no, miłe, że wolą do nas dołączyć i śpiewać razem z nami, chwaląc mnie Boga. A podejrzewam, że tą pieśnią, którą my śpiewamy, to po prostu to jest jakieś podziękowanie Bogu za łaski dane, za to, co otrzymaliśmy od Boga, od Matki Boskiej. I myślę, że po prostu cały czas jesteśmy otwarci na nowych członków. Tak. To jest bardzo ważne, dlatego tak, jeżeli ktoś chciałby dołączyć do chórku w parafii w Gruszczycach, no to będzie na pewno tutaj mile przyjęty i dla każdego znajdzie się miejsce. Trzeba mieć tylko minimalne predyspozycje głosowe, tak? Nie, będziemy nikogo przesłuchiwać. Nie, no. Okej. Tak. Przesłuchań w ciemno nie będzie. Nie. Powiedzieliśmy już troszeczkę o początkach Waszego chórku. No właśnie, Pani Wiola nam tutaj jakby zarysowała te początki, ale też ona jest bardzo skromną osobą i też nie powiedziała o tym wkładzie, który ona włożyła w to, żeby właśnie ten chórek powstał, bo tak naprawdę możemy mieć marzenia, które gdzieś rodzą się w sercu, ale trzeba mieć odwagę, żeby je później przenieść na takie realia życia codziennego. I Pani Wioli się udało, bo ona Was chyba tym zaraziła. Dokładnie, a zaczęło się od tego, że nasza Wiola zaczęła śpiewać sama w kościele, na uroczystościach, na w niedzielnym wszystkie msze święte południowe. No powiem szczerze, anieli stanęli w locie, jak ja to zawsze mówię, bo naprawdę przepięknie. Każdy z nas coś tam czuł w serduchu, bynajmniej my tak czujemy z mężem i tak jak rozmawialiśmy w gronie, że no coś tam się rodziło. Natomiast musiał być ten instynkt, no i później z historii wiem, że Wiola poszła, bo to 24 jest świętej Cecylii w listopadzie, nasza Wiola poszła do kościółka pomodlić się, no i zaczęło się. Później dołączyła się Ania, przecudny człowiek, który im zainspirował też i patrząc prosto w oczy mówił, no zapraszamy, było to pierwsze słowo zapraszamy, więc to wszystko gdzieś tam mijało, że może nie wiem, nie umiem, nie potrafię, nie wypada. To wszystko gdzieś odchodziło w dal i było przeświadczenie, no nie to, że trzeba, ale czuję potrzebę z serducha, więc idę, dołączam się do nich. I tak powstała nasza właśnie grupa. Trochę z natchnienia Bożego Ducha, można powiedzieć. Dokładnie, i opieka jeszcze naszego księdza proboszcza. Ja to myślę, że to też modlitewne, takie duchowe wsparcie jest zawsze potrzebne. My jesteśmy tacy otwarci, spontaniczni. No i wiadomo, jak idzie mąż, idzie żona, idzie mąż. Jak nie, to jeszcze dzieci zabieramy po drodze i to tak rozsiewamy. Ja mówię, że to jest takie rozsiewanie tego dobra, które później tym owocem jest ten nasz śpiew, który nam brzmi, jeżeli śpiewamy w niedzielę, w poniedziałek mamy próbę, to gdzieś jeszcze zostaje w nas przez cały ten tydzień. Jesteśmy tacy przepełnieni tą melodią, tym uduchowieniem muzycznym i tak trwamy. I wydaje mi się, że my tak po drodze zarażamy, przekazujemy, zarażamy.
To jest też piękne, bo Państwo jesteście małżeństwem i to nie jest tak, bo w takim normalnym może podejściu do sprawy to byśmy powiedzieli, że mąż zostaje w domu, a żona idzie śpiewać do chórku, a Państwo razem idziecie właśnie na niedzielną Eucharystię, razem idziecie na próby i myślę, że to też Was chyba jeszcze bardziej łączy jakoś ze sobą jako małżonków, prawda? No na pewno. Po prostu przyznam, że inspiratorem z tego, że się znaleźliśmy w chórku naszym, że ja się znalazłem, była moja żona, bo to ona po prostu namówiła mnie w jakiś sposób, że może, wiesz co, może byś dołączył, ale najpierw o mnie mówił. No ale żeśmy razem wspólnie dołączyliśmy. Uważam, proszę księdza, że w moim wieku, bo już jestem, powiedzmy, seniorem, ja się bardzo cieszę, że jestem w tym chórze. Jest to dla mnie ogromne wyzwanie, po pierwsze, a po drugie czuję taką wewnętrzną radość, tak jak tutaj wcześniej było powiedziane, że przyjeżdżając na te próby, nawet jak przyjeżdżamy, to jedziemy z radością, bo czujemy wewnętrznie tą potrzebę. W kościółku, jak są msze, czy jakieś uroczystości mamy, przecież też dziewczyny nie powiedziały tej koleżanki, przecież oprawę weselną prowadziliśmy, też oczywiście uroczystości pogrzebowe. Też mieliśmy przyjemność i radość, żeby rodzinie po prostu zmarłego czy zmarłej w jakiś sposób wesprzeć taką, nie? Po prostu pomoc muzyczną. I dla nas, jako dla małżeństwa, jest to, uważam, że bardzo ważne i dobre. Sfera duchowa, ale jednocześnie jakoś tak żyjemy. Razem spędzamy ta czas. Melodia, muzyka. Razem się przygotowujemy, razem musimy pozaznaczać, przygotować pieśni. I to też tak jednocześnie dodatkowo razem ćwiczymy. No tak. Menedżerem myślę, że jest moja małżonka, bo to ona już tam te wszystkie w śpiewnikach mi tam zaznaczy. Po prostu no, ja się cieszę bardzo, że jesteśmy razem. Kiedy Państwo o tym opowiadacie, jako cała tutaj Wasza wspólnota, na Waszej twarzy widać wielki uśmiech, radość i myślę, że będąc w tym chórku czujecie się też spełnieni i czujecie chyba, że dzisiaj też się w jakiś sposób realizujecie, tak jest? Na pewno. Tak jest i to znaczy widać, czuć, jak ja to mówię, że to tak się rozsiewa w koło, te emocje są w nas i my to wszyscy, bo ja zauważam, jest jeszcze jedno małżeństwo, które też żona dołączyła do męża i jeszcze dziecko. Jest, tak, więc tak. Wydaje mi się, że nawet tworzą się takie rodzinne i to jest takie fajne, takie ciepłe i inni nas obserwują, my to widzimy i widzimy, potrafimy przekazać to ciepło, potrafimy przekazać to, co w serduchu nam tam gra i sądzę, że tak małymi kroczkami ten chórek, a później jeszcze już nie powiem co, będzie się powiększał, wzrastał. I taka radość jest nasza. My pamiętamy o naszych rocznicach, o naszych spotkaniach, pamiętamy o naszych imieninach, członków, urodzinach. Dla dzieci to jest super, bo wiadomo, są cukiery. Dorośli też niesamowicie się z tego cieszą, więc tak to spinamy jako wielka rodzina. Chciałem też to powiedzieć, że ona oczywiście mi wyjęła z ust, ale jeszcze chciałem dodać, że integrujemy też się wspólnie, bo robimy spotkania, jakiś wieczorek czasami zrobimy sobie. W planach mamy wyjazd taki troszkę rekreacyjny, uzdrowiskowy. Także wydaje mi się, że to nas łączy. Czujemy się naprawdę, proszę księdza, powiem, taką rodziną, tak tu wcześniej koleżanki powiedziały. Jest taką potrzebę czujemy, żeby się spotkać, przyjechać. No, msza jest, to jest obowiązek każdego z nas. Ale te spotkania próbowe, co mamy, to jest super. Jeszcze ciekawą sprawą jest tutaj to, że są różne grupy wiekowe i różne grupy zawodowe, od handlowców, jak Ania, po zainteresowania muzyczne, nauczyciele, rolnicy, pielęgniarka, więc a tam się policjantka, a tam się czujemy jedną wielką rodziną, jedną wielką wspólnotą, przepełnioną radością, więc to jest takie fajne. Tak powinna wyglądać rodzina, mi się wydaje, bo to jest taka nasza wielka rodzina muzyczna.
Drodzy Państwo, gościliśmy dzisiaj w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Gruszczycach w dekanacie błaszkowskim. Bardzo się cieszę, że drzwi tej świątyni, drzwi tego wieczernika były dla nas otwarte. To podziękowanie składam na ręce księdza proboszcza, księdza Marka Zawisły. Księże Marku, to pytanie ostatnie, które chciałbym postawić. Czego możemy życzyć księdzu jako proboszczowi, jako duszpasterzowi i całej Waszej wspólnocie parafialnej na te kolejne miesiące, które są przed nami? Dziękuję za to, że byliście u nas i jeżeli mogę prosić, to o szczerą modlitwę za sprawy, które są bliskie każdemu proboszczowi, czyli troska o parafian. O to, ażebyście pamiętali o tym, iż każda rodzina potrzebuje wsparcia i w modlitwie, także i takiego duchowego, życzliwego, dobrego słowa, ale też i inicjatywy, które mamy w parafii, chociażby z remontami i z pracą w szkole, z pracą z dziećmi i z młodzieżą, bo no, w nich jest nasza nadzieja, ale też i z wielką obawą patrzymy na ich rozwój, edukację. I też o to proszę, żebyśmy pamiętali o modlitwie, za którą też bardzo dziękuję. Mój wieczernik. Poznaj historię Kościoła w naszej diecezji oraz formy duszpasterstwa w poszczególnych parafiach. Audycja w czwarte poniedziałki miesiąca. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.